Państwo widzą Uniwersam Grochu, wiatraczna, prawda? Praktycznie ten budynek mają zlikwidować. No, czyli ten sklep wielki, wokół którego dużo się dzieje. No, Warszawa to lubi takie kołchozy. Wiecie Państwo, czy się stoi, czy się leży, ale oni to w ten sposób handlują. No to więc handel polega też i na prośbie, na oszukiwaniu, na mataczeniu, na kłamstwie. No, wszędzie wszyscy kłamią, a Państwo myślą, że te reklamy to nie kłamią. Targowisko przy Uniwersamie. Zapraszamy Państwa serdecznie, gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, w moherowej Polsce. Stary tramwaj, stara wiara, stara Europa, stary papież, stare wszystko, jak świat od 2000 lat. I nazbierali, oprócz tego, że są praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają, mnóstwo różnych dogmatów i rzeczy, o czym Jezus nie wspominał, o czym Jezus nie mówił, co Jezus zaklinał, co Jezus przeklinał. Przeklinał i zaklinał tak jak Ewa Kopacz. Niech Państwo sobie przypomną taki czas, kiedy w Księgach Mojżeszowych to czytamy. Pamiętaj, w drugim przykazaniu czytamy, abyś nie uczynił żadnej rzeczy, obrazu, rzeczy rzeźbionej, obrazu rytego, tego, co jest na górze, nisko itp., abyś się temu kłaniał, żebyś temu się nie kłaniał, żebyś temu nie służył, gdyż ja, Jahwe, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe na synach do trzeciego, czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję miłosierdzie aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie kochają. I Państwo zobaczą Uniwersum Spowym, wiatraczna Praga południe, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, w katolickiej Polsce. A, no i to jest ten Uniwersum wiatraczna, ten. No i moherków pełno w Warszawie. Zapraszamy do Anglo-Ameryki, Białystok, do prawosławnych ludzi. Z ciekawości zobaczyć, można taryfą, jak nie taryfą, to może za złotówkę, może za 15 zł, może za 17 zł. Tu jest targowisko. Tak.